Tablica upamiętniająca Tadeusza Nalepę i Mirę Kubasińską została po raz drugi odsunięta na murze budynku Wałbrzyskiego Urzędu Miejskiego, a wszystko za sprawą urzędowej przeprowadzki. Tablica pamiątkowa poświęcona Tadeuszowi Nalepie i Mirze Kubasińskiej po raz kolejny została przeniesiona i ponownie uroczyście zamontowana na ścianie nowej siedziby Urzędu Stanu Cywilnego. Drugie odsłonięcie tablicy, co może by się wydawało dziwne, ale los tak zdecydował. Nowy urząd, nowe miejsce, ale też i historycznie uzasadnione, ponieważ ślub Tadeusza Nalepy Miry Kubasińskiej odbył się 9 stycznia roku 1964 właśnie tutaj w ratuszu. Więc to wszystko dla historii, dla zrozumienia, dla pamięci i myślę, że to miejsce jest w tej chwili już na pewno uzasadnione i bardzo potrzebne Wałbrzyszanom i wszystkim tym, którzy czują bluesa. Tadeusz Nalepa wziął ślub w Wałbrzyskim Urzędzie Stanu Cywilnego z piosenkarką i wokalistką Marianną Kubasińską, bardziej znaną jako Mira Kubasińska. Uroczystość ta odbyła się właśnie w Wałbrzychu 9 stycznia 1964 roku. Ponowne odsłonięcie tablicy uświetnił występ gitarowy, podczas którego można było usłyszeć przeboje grupy Breakout. Dzisiaj jesteśmy świadkami kolejnego odsłonięcia. Myślę, że to jest bardzo istotne, bardzo ważne tutaj na tym budynku, tej tablicy, o której mówił pan Leszek Grodziński. W tym właśnie obiekcie, przed którym teraz stoimy, Urzędu Miejskiego, znajduje się od niedawna sala ślubów i uznaliśmy, że jest to najbardziej właściwe miejsce dla dzisiejszego wydarzenia kulturalnego i muzycznego. Ten fakt, proszę Państwa, pisze się na stałe w historię naszego miasta. Zaraz po wystąpieniu przed Wałbrzyskim Urzędem fani bluesa i rocka przenieśli się do Wałbrzyskiego Amfiteatru, gdzie odbył się koncert uczestników letnich warsztatów gitarowych. Alleluja, 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 alleluja. Ta gitara nas kręci. Jesteśmy tu głównie nie z przymusu, tylko chciałyśmy spędzić miło czas z rówieśnikami, z przyjaciółmi i chciałyśmy pograć też na gitarze, bo po to głównie jest ten... Są to warsztaty. Cała impreza, która odbyła się w Wałbrzychu po raz pierwszy, uświetniła orkiestra gitarowa, a koncert nosił nazwę Gitara wśród Wałbrzyskich Gór.